Dramat w życiu Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Nowotwór zaatakował nagle. Michał Wiśniewski pojawił się na jesiennej ramówce TVP. Piosenkarz udzielił szczerego wywiadu portalowi pomponik.pl. Podczas rozmowy pokrótce opowiedział o stanie zdrowia bliskiej osoby. Po tym, jak Grażyna Wiśniewska pokonała jeden nowotwór, jej organizm nagle zaatakował kolejny. Michał Wiśniewski pojawił się na ramówce TVP. Koniec sierpnia to czas, kiedy wszyscy pomału przygotowują się do nadchodzącej jesieni. Dotyczy to także stacji telewizyjnych, które prezentują swoje nowości na nadchodzący sezon. To zwykle okazja do zabrania głosu przez wiele znanych osobistości. Ostatnio odbyła się ramówka Telewizji Polskiej, na której pojawiła się plejada gwiazd. Był wśród nich Michał Wiśniewski, który zdecydował się szczerze porozmawiać z portalem pomponik.pl. Niestety, gwiazdor nie miał do przekazania dobrych wiadomości. Jego mama boryka się z problemami zdrowotnymi. Mama Wiśniewskiego mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Michał Wiśniewski w rozmowie z pomponikiem opowiedział krótko, ale szczerze o schorzeniach, z którymi borykała się jego mama. Zdradził także, jak się czuje. Niestety, kobieta ma nauk, z którego złego mimo stanu zdrowia nie potrafi zrezygnować. Mama czuje się bardzo dobrze. Niestety, nadal pali, jest niereformowalna. Moja mama przeszła nowotwór, przyznał Wiśniewski. Gwiazdor wyjaśnił, że prawdopodobnie jego mama nie rzuci palenia, pomimo poważnych konsekwencji, z którymi już się musi mierzyć. Dramat w życiu Wiśniewskiego i jego rodziny. Przy okazji wyznał, że aktualnie Grażyna Wiśniewska mierzy się z nowotworem płuc. Wychodzi na to, że ma nowotwór płuc, ale ona nie przestanie palić. Mama Michała Wiśniewskiego ma za sobą długą walkę o zdrowie. Pomimo tego jednak nie zamierza rezygnować z papierosów. Jak twierdzi, to jedyne co jej z życia zostało. Pan doktor naprawił jej kręgosłup, ale już godzinę po operacji była wprawdzie na wózku, ale na papierosie. Naprawiliśmy słuch, jest ponaprawiana, ale ona degraduje się sama, dodał ze smutkiem.